Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Ślubowanie złożył dzisiaj nowy radny, który w skład suwalskiego samorządu wszedł po niespodziewanej śmierci Zdzisława Koncewicza. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dokonuj. Jarosław Kowalewski nie ma doświadczenia w pracy samorządowej, ale jest przekonany, że sprawnie wejdzie w jej problematykę. Na co dzień jest zawodowym żołnierzem, szefem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. Rada na środowym posiedzeniu uzupełniła również składy komisji, w których pracował Zdzisław Koncewicz.